Nazywam się Jolanta Berezowska, jestem psychoterapeutą i nauczycielem w Polskim Instytucie Eriksonowskim. Chciałabym w tej trudnej sytuacji, jaką mamy wszyscy, pomóc sobie, Tobie, znaleźć to, czego teraz najbardziej potrzebujesz. I ja nie wiem, co to może być. Może spokój, może nadzieja, może siła. Ale zanim do tego dojdziemy, potrzebuję, i być może Ty też potrzebujesz, dowiedzieć się, jak się teraz masz, jak to jest teraz. I o tym będzie ten trans, o tym będzie ta historia. A więc usiądź wygodnie w takim miejscu, które zapewni Ci chwilę ciszy, chwilę spokoju. Ale nawet wtedy, jeżeli ktoś wejdzie i przerwie, to możesz w każdej chwili znowu wrócić do szukania tego, czego potrzebujesz. Teraz, kiedy siedzimy w domu, nie jest to takie proste, żeby się móc zawsze odizolować. Ale nie jest to też konieczne. Ale mimo to znajdź taką przestrzeń, takie miejsce, które zapewni Ci chociaż trochę izolacji, chociaż trochę spokoju oraz chwilę tylko dla siebie. Usiądź wygodnie. To znaczy dla Ciebie wygodnie. A może się połóż. Może rozłóż się wygodnie na fotelu, a może usiądź prosto na krześle. Co będzie dla Ciebie znaczyło teraz Twoje wygodnie. Na początek skieruj uwagę na oddech, ponieważ oddech ogniskuje naszą uwagę do środka. Taki Twój naturalny oddech, jaki teraz jest. A teraz spróbuj wziąć kilka głębszych wdechów i kilka głębszych wydechów, które temu towarzyszą. Spokojny wdech i spokojny wydech kieruje naszą uwagę do spokoju. Kieruje naszą uwagę do środka. Pozwala trochę wypuścić tego, co zbędne. Nabrać trochę powietrza, żeby natlenić różne miejsca. Właśnie teraz. A teraz wróć do naturalnych wdechów i wydechów, żeby za chwilę móc badać, jaki jest teraz Twój stan, jak się czujesz. Taka krótka orientacja, co dzieje się teraz, jak te trudności, wszystko, co nas otacza, działają na Ciebie. Jak to w środku przeżywasz? Czy jest to napięcie? Czy jest to ból? Co to może być? Ten rezonans Twojego ciała na sytuację. badając miejsce po miejscu, jak odczuwasz różne miejsca w swoim ciele teraz. Żeby skupić się na tych wszystkich miejscach napiętych, bolałych, pozwolić temu być takim, jakie jest, ale też skierować do tych miejsc swój kojący oddech. Pozwalam temu być, ale pozwalam też temu odejść. Być może te napięte, bolące miejsca przypominają jakieś zdarzenia, obrazy, coś, co teraz jest trudne. Jest wiele trudnych sytuacji. I one mogą na Twoje ciało działać. Ono może reagować na różne sposoby. Pozwól temu być, ale pozwól też temu odejść. Pozwól, żeby różne miejsca otaczał, ogarniał, ocieplał Twój kojący oddech. Oddychając, rozluźniając, ukajając, uspokajając różne miejsca. Otwierając się na to, z akceptacją, ale też pozwalając, żeby to odeszło, cokolwiek to jest. Skieruj teraz uwagę na swoje dłonie. Złóż je razem na chwilę, aby poczuć ich ciepło. Dłonie zazwyczaj są ciepłe. Jeśli nie są ciepłe, to potrzyj jedną drugą tak długo, aż staną się ciepłe. Aż staną się ciepłe. I teraz przyłóż dłonie, Twoje ciepłe dłonie, tam gdzie możesz, do tych różnych miejsc, które teraz są napięte albo bolesne. Ciepłe dłonie, tak jak i kojący oddech, pozwalają różnym miejscom się rozluźnić, uspokoić. To jakby chroniły to, co jest, ale kiedy są otwarte, pozwalają też temu odejść. Różne miejsca. Na chwilę połóż jedną dłoń na sercu i drugą koło niej i poczuj ciepło dłoni, ciepłe dłonie na swoim sercu. Tak jakby chciały mu przekazać: uspokój się, odetchnij. Jestem z Tobą. Jestem z Tobą, z Twoim niepokojem, ale też pozwalam temu odejść. Kierując tam oddech, kierując tam ciepło dłoni. A teraz połóż jedną dłoń na splocie słonecznym, na Twoim brzuchu. Zauważ, jak oddech unosi dłonie, jak one się poruszają. I pozwól, aby ciepło Twoich dłoni ogrzewało teraz przestrzeń brzucha. Za chwilę dołącz tam drugą rękę, tak aby Twoje ciepłe ręce ogrzewały tą przestrzeń. Pozwalam temu być, cokolwiek to jest, ale też pozwalam temu odejść. Ukajam, uspokajam moje wnętrze. Ukajam wszystko, co tam jest w środku. A teraz połóż jedną rękę na Twoim policzku i za chwilę dołącz drugą, tak aby Twoje ciepłe ręce dotykały Twoich policzków. Być może Twoje szczęki były jeszcze przed chwilą napięte, ale teraz możesz pozwolić, aby się trochę rozluźniły, żeby posłać tam swój oddech, posłać tam ciepło Twoich dłoni. Pozwalam im ogrzewać i rozluźniać moje ciało. A teraz pozwól sobie, aby Twoje dłonie dotknęły Twoich ramion i pozwalały im się rozluźnić, Twoim ramionom, Twoje dłonie mogą powędrować wzdłuż przedramion i ramion aż do palców, znowu się spotkać, znowu ogrzać się wzajemnie. I znowu dotknąć różnych miejsc, które teraz potrzebują dotyku, ciepła, oddechu. Pozwalam sobie to czuć i pozwalam temu odejść. I teraz z każdym wdechem i wydechem pozwalam, aby obok ciepła i rozluźnienia przychodziły do mnie te wszystkie potrzebne moce, moc nadziei, moc przetrwania, moc życzliwości i współczucia dla siebie i także dla innych. Z każdym wdechem i wydechem zapraszając do siebie wszystko, czego teraz potrzebujesz, co możesz sobie wyobrazić, jak światło, jak ciepło, jak kolor, jakkolwiek. Albo po prostu czuć, że wdychasz i wydychasz dalej, do czego nie potrzebujesz, a wdychasz wszystko to, co teraz jest Tobie potrzebne. Aby móc zabrać to do swojego codziennego dnia, aby dalej trwać, bo wszyscy przetrwamy. Mam nadzieję. Wszyscy, których znasz, mam nadzieję, przetrwają. Powoli otwórz oczy, jeśli były zamknięte. Możesz się poruszyć, przyciągnąć. I ze świeżą siłą, nadzieją wrócić do tego, co dzisiaj jest jeszcze przed Tobą. Dziękuję.